tej chwili pokazuję na kamerze dworzec kolejowy w Antwerpii, dworzec centralny. Jak widać, jest to piękny barokowy pałac. Z zewnątrz też wygląda ciekawie, no ale teraz już na tym jednym ujęciu nie pokażę tego, jak wygląda z zewnątrz. Natomiast dobudowana do niego została taka hala odjazdów. I co jest takiego wyjątkowego na tej hali odjazdów? Tutaj taka rzeźba piękna stoi. To jest wyjątkowe, że pociągi podjeżdżają piętrowo. No i tam widać numerację peronów. Jest plus jeden, to tam gdzie stoją te dwa żółte. Jest poziom 0, jest poziom minus 1 i minus 2. I na wszystkie te poziomy wjeżdżają pociągi i można sobie jechać z dowolnego poziomu. Nie wiem, czy to mi się uda tam pokazać, jak podejdę. Czy będzie widać te stojące pociągi w tych galeriach poniżej. Jest winda, to może jakbym windą, ale winda nieczynna. No to niestety. Tutaj z boku, z rogu popatrzę. Tam ludzie zjeżdżają tymi schodami ruchomymi na dół. No i już widać po prostu akurat ten poziom poniżej, to tam chyba pociągi nie odjeżdżają, tylko to jest taki poziom sklepowy, ale tutaj mamy poziom ten minus 1 i minus 2 widać tory. Tam widać, jak ludzie w oddali czekają na tym, na peronie, aż przyjedzie pociąg. Także tak fajnie Belgowie rozwiązali tutaj w Antwerpii, żeby wykorzystać przestrzeń, znaczy brak przestrzeni w centrum miasta maksymalnie. Jest porobione bardzo dużo właśnie piętrowo takich fajnych peronów, ale to chyba u nas jest też coś takiego na centralnym w Warszawie, tylko nie na taką skalę. No i tutaj jakiś będzie odjeżdżał teraz. A tutaj jakie bufory, jakie siłowniki, jakie zbiorniki z gazem. A jakie stare, z 1903 roku. Ciekawe, czy to kiedykolwiek było w użyciu, czy zadziałało. Ale przez tyle lat ja myślę, że zdarzyło się na pewno, że musiało zadziałać. Tutaj też ta sama data, 1903 rok. No i tutaj jeszcze o tej ściany właśnie. Już miałem kończyć nagrywanie, ale jeszcze trzeba pokazać tą ścianę tego dworca, no bo jest naprawdę przepiękny.